Witajcie wszyscy w Kuchni Mariel. Dzisiaj upieczemy szybkie ciasto ze śliwkami i gruszonką. To jest ciasto typu biszkoptowego, łatwe w przygotowaniu i smaczne. Idealne do kawy, herbatki i nie tylko. Zapraszam Was do wspólnego pieczenia. Szybkiego i smacznego ciasta ze śliwkami potrzebujemy 4 duże jajka. Jeżeli macie mniejsze, tak jak ja, to używamy 5 małych jajek. Do tego pół szklanki cukru, 2 szklanki mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, cukier waniliowy, pół szklanki oleju i śliwki do wyłożenia. Do rozłożenia na cieście. Jest ich około kilograma. Do tego jeszcze będzie kruszonka. To jest szybkie i smaczne ciasto dla początkujących. Takie bardzo łatwe. Do misy robota wlewamy całe jajka, dodajemy cukier waniliowy i dokładnie miksujemy, aż jajka się ubiją. Do ubitych jajek wlewamy olej. Chwilkę miksujemy i wsypujemy następnie mąkę z proszkiem do pieczenia. Ciasto jest już dobrze wymieszane. Trochę nam opadło, ale tak powinno być, bo to nie jest biszkopt. Rozłożymy je teraz na formę. Użyję formy o wymiarach 25 na 30 cm. Rozkładamy nasze ciasto. Przygotujemy kruszonkę. Do miseczki wsypujemy 2 łyżki cukru, 2 łyżki mąki, 1 duża łyżka masła, 2 kilka kropel olejku migdałowego. Kruszonkę ucieramy. Masło powinno być zimne, tak aby ta kruszonka fajnie się utarła. Najlepiej jest ją wyrobić ręką. Mamy już kruszonkę. Gdyby była kruszonka zbyt mokra, należy dosypać jeszcze odrobinę mąki. Na ciasto rozkładamy przepołowione śliwki z skórką do dołu. Jest to bardzo smaczne i szybkie ciasto w przygotowaniu. Każdy może je przygotować, bo jest łatwe, smaczne, idealne do kawy lub herbaty. Na ciasto rozsypujemy naszą kruszonkę. Ciasto pieczemy w nagrzanym piekarniku góra-dół lub termoobieg w temperaturze 180 stopni przez 40 minut, uważając, aby góra za bardzo nam się nie spiekła. Gdyby góra się spiekała, temperaturę pieczenia należy zmniejszyć na 170 lub 160 stopni. Po 40 minutach w piekarniku mamy takie oto wypieczone piękne ciasto z śliwką. Poczekamy, aż całkowicie ostygnie. Po ostudzeniu ciasto kroimy na kawałki. Tak wygląda placek ze śliwkami. Ładnie wyrósł. O proszę. Możemy podawać. I tak oto w szybki sposób upiekliśmy ciasto ze śliwkami i kruszonką. Bardzo lubię takie letnie ciasta. Już je spróbujemy. Bardzo smaczne. Śliwki i kruszonka, ale rewelacja. Ciasto jest lekko suchawe, leciutko wilgotne, nie kruszy się. Jest idealne do kawy i herbatki. Jak dla mnie smaczne. Zaliczę je do ciast szybkich i dobrych. Polecam Wam również. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.